Jak to jest z tą papieską skromnością? No, kilka słów na temat papieża Leona X, gdzie jemu dosyć trudno byłoby dorównać. Papież Leon X był papieżem w latach 1513-1521. To właśnie za jego sprawą w podziemiach Watykanu został pochowany słoń. I to nie byle jaki słoń, bo był to Hanno, zwierzę domowe pochodzące z Florencji. Ten słoń, żeby było ciekawiej, razem ucztował z papieżem, zjadał z resztki z jego stołu. Oczywiście nie wyszło mu to na zdrowie, więc aby ratować pupila, Leon X polecił, by zaaplikować mu lewatywę ze szczerego złota. No i jakoś dziwnym trafem ta lewatywa w ogóle temu słoniowi nie pomogła.